Stos, zasady wkładowa rozgrywka, gra drużynowa dla minimum trzech osób od 8 roku życia, około 20 minut, pół godziny zabawy. Natomiast lepiej jak są to nie trzy osoby, tylko trzy zespoły, ponieważ karty będą nam wskazywać, że albo cały zespół coś wykonuje, tak? Albo jedna osoba z zespołu, albo para z zespołu. Jak para zespołu, a my jesteśmy solo, no to trochę ciężko, tak? Więc najlepiej jak te zespoły będą rzeczywiście, żeby chociaż te dwie osoby były w zespole, tak? Czyli sześć osób. Natomiast jest od trzy i też się da grać od trzech, ale nie każdą kartę. Będziemy różne zadania wykonywali bączkiem, miarką, pchełkami, kostkami, z papieru, chociażby jakieś kuleczki, dmuchanie papieru, rozmaite rzeczy z papieru. Nie tylko do notowania będzie nam służył. No, druga drużyna ma to samo, tylko żółte. Jest tak, bierzemy sobie kartę. Celem jest, żeby zdobyć 7 kart, tutaj zespół. I tu mamy tak, nazwę, na przykład hala odlotów. Limit czasu, czyli obroty klepsydry. 1, 2, bez limitu, tak wygląda. Ile graczy wykonuje dane zadanie? Jeden gracz z zespołu tutaj akurat, może być dwójka, może być cały zespół. Co nam jest potrzebne? Jedna kartka na zespół. Poza tym, co tutaj jest, może nam być potrzebna komórka, tak? Żeby na pewno będziemy coś w internecie wyszukiwać, więc komórka też tutaj się przyda. Plus jakieś przedmioty, które będziemy mierzyli, oczywiście. No i generalnie będziemy też wykonywali jakieś pozy ciała, tak? Żeby coś tam z ciała ułożyć, jakiś wzór, albo gdzieś się schować przed sędzim. Mamy tak, potem mamy więc czas, kto wykonuje co potrzebne, przygotowanie, czyli opis, zasady, czyli też opis, tak, samego już zadania, przebiegu zadania i jakie są warunki zwycięstwa, jest numer karty. I na przykład tu, hala odlotów, bez limitu czasu, jeden gracz zespołu, jedna kartka na zespół, czyli trzeba sobie wyrwać kartkę. Każdy gracz tworzy papierowy samolot. Obaj gracze stają obok siebie, a następnie rzucają swoimi samolotami. I wygrywa gracz, którego samolot leci najdalej. Tak, czyli samolociki sobie robimy. Jak przebiega generalnie ta zabawa? W ten sposób, że jak są te trzy zespoły, nie muszą być tak samo liczne. Jak są te trzy zespoły, dwa konkurują ze sobą, trzeci jest sędzią, on decyduje, kto zwycięży. I potem zespół, który wygra z tej dwójki, on zostaje na placu boju, zdobywa kartę, a ten zespół, który przegrał, jest teraz nowym sędzią. I sędzia wkracza do. Zespół sędziowski wkracza na arenę zmagań, tak? I potem sędzia, ten wcześniejszy sędzia jest teraz walczący, jego drużyna, czy ta cała, czy tam jeden gracz z tą, która zwyciężyła wcześniej. No i znowu, ten, który z nich przegra, będzie nowym sędzią. Więc zwycięzca ma większe szanse na zdobycie punktów, a gramy, czyli kart, a gramy do 7 kart. Tyle w sumie z przebiegu gry. Jak jest remis, no to dogrywka, tak? I zadania tak całkiem kreatywne. Trochę będzie tutaj jakiś takich na wytrzymałość, ale generalnie z wykorzystaniem tych elementów i dużo takich na pomysłowość, na kreatywność, trochę też takich słownych, tak? Więc jakieś wymyślanie rozmaitych hasełek, tak? Nie są takie skomplikowane zadania, nie są specjalnie trudne. Wesołe, po części ruchowe, po części na sprawność, tak, na szybkość działania. Też niektóre na intuicję, na przykład oszacowanie jakichś tam odległości, część po prostu na szczęście też, chociażby w rzucaniu, żeby jak najszybciej przerzucić i jakieś tam wyniki uzyskać. Całkiem fajna gra, taka integracyjna, bym powiedział. Sztos,
Gra od wydawnictwa Grana, imprezówka, i to była Oliwiera Fineta. Gra Olivier Finet, to jest projektantem, a tu widzimy, kto ilustrował: Zon Goch i Alexis Migdalski. I tak to wygląda. Bączki się ładnie kręcą, kostki żłobione, nie tylko malowane. Generalnie fajnie to wygląda i się sprawdza. Nie ma wielu gier, żeby były miarki w nich. Bączki też nie ma dużo gier z bączkami, więc to są na pewno dwa takie oryginalne elementy gry, tak? Bo to się nie powtarza często w grach. Dzięki.